Kolejny dzień festiwalu i kolejna premiera. Mińsk, Kijów, Wrocław, Ekspres 2013. Do tego projektu dołączamy zaproszonych gości z Białorusi i z Ukrainy. To jest zespół białoruski Portmone i zespół ukraiński z Kijowa Dacha Bracha, którzy mają wspólny swój projekt, który się nazywa Chmielewa Projekt. No, ideą zaproszenia też jest właśnie wspólne pokazanie publiczności wrocławskiej, publiczności polskiej, coś, co nas szalenie zaciekawiło właśnie w Ukrainie. Ich kultura muzyczna, która jest niesamowita. Chcieliśmy to przybliżyć polskim widzom. Udało się to na przeglądzie piosenki aktorskiej. Absynt, czyli trzecia część, ostatnia część naszej trylogii, która właściwie zaczęła się tu we Wrocławiu i nawiązuje do przede wszystkim do mojej powieści Perwersje. Na scenie Impertu zamach na Mozarta. Czyli jeżeli śpiewać, to nie indywidualnie. Zbigniew Zamachowski i Wojciech Malajkat w towarzystwie kwartetu smyczkowego zaprezentowali pełne humoru muzyczne wariacje. No, jest to zamach na Mozarta, ewidentnie, czyli w domyśle na grupę Mozarta, ale to bardzo miły zamach. To w ogóle bardzo miła postać. To wspaniały aktor. Generalnie szukaliśmy piosenek niegłupich, takich, które ułożyłyby się w jakąś całość i żeby to miało chociaż odrobinę taką teatralną formę. I ma. Dawno temu we Wrocławiu nie było tak barwnego składu muzycznego. Pięciu włóczęgów z Korsyki przypłynie na przegląd piosenki aktorskiej wprost na deski Wrocławskiego Teatru Współczesnego.